Europejskim Centrum Artystycznym imienia Fryderyka Chopina w Sannikach przybyli goście mieli okazję uczestniczyć w koncercie plenerowym, który jako pierwszy rozpoczął cykl koncertów pod tytułem Wakacje na miarę Chopina. Recital fortepianowy odbył się w muszli koncertowej na terenie Pałacu Sannickiego. Artyści Krystian Sekowski oraz Eryk Parchański to laureaci Międzynarodowego Forum Pianistycznego pod tytułem Bieszczady bez granic, zaś Krzysztof Radomski to laureat drugiego konkursu pianistycznego Dźwięki Mazowsza. Rozpoczynamy cykl koncertów plenerowych Wakacje na miarę Chopina. Koncerty odbywają się w muszli koncertowej na terenie zespołu pałacowo-parkowego. Dzisiejszy koncert dofinansowany jest z Narodowego Centrum Kultury w Warszawie w ramach programu Kultura w sieci. Dlatego też koncert ten będzie dostępny na naszym kanale YouTube, stronie internetowej i na Facebooku. Międzynarodowe Forum Pianistyczne Bieszczady bez granic to jeden z najważniejszych projektów edukacyjno-społecznych w regionie Karpat. Forum stawia na zakres wiedzy od teorii po praktykę. Jakie wartości jeszcze niesie ze sobą forum, mówi prezes Podkarpackiej Fundacji Rozwoju Kultury. Międzynarodowe Forum Pianistyczne to jest wydarzenie ogromnej wagi w euroregionie Karpat. To jest jeden z największych projektów naszej fundacji, Podkarpackiej Fundacji Rozwoju Kultury, której siedzibę mamy i w Warszawie, i w Sanoku. Otóż Forum Pianistyczne Bieszczady bez Granic to jest miejsce, w którym się spotyka około 500 pianistów. 500 pianistów przyjeżdża w to miejsce urokliwe i to jest dla nas taka informacja, że to, co robimy, jest potrzebne, bo to są ludzie z Chin, z Japonii, z Chile, z najróżniejszych krajów świata, przede wszystkim bardzo dużo z Polski. Czyli dla nich nasze forum pianistyczne jest bardzo ważne. Forum ma już za sobą 15 edycji, gdzie odbyło się ponad 300 koncertów dla około 100 tysięcy widzów, w tym koncerty z udziałem orkiestr symfonicznych i kameralnych, ponad 4 tysiące godzin lekcji indywidualnych i 385 godzin lekcji pokazowych uwiecznionych na płytach DVD, ponad 300 godzin wykładów i kursów specjalistycznych dla blisko 2 tysięcy widzów. Jest to głównie miejsce spotkań wybitnych, utalentowanych artystów z nauczycielami. Na tym forum młodzież ma okazję grać na organach, na klawesynie, grają jazz, kameralną muzykę, z orkiestrą kameralną, symfoniczną, mnóstwo ludzi, zajęć od świtu do nocy, a przede wszystkim to, co spróbujemy im dać, to dbałość o zdrowie, bo wydaje mi się, że muzyk często w jego edukacji zapomina się o zdrowiu i o tym dbaniu o taką codzienną i psychiczną, i fizyczną higienę. Jeden z występujących artystów to 18-letni Eryk Parchański, urodzony w Bielsku-Białej. Swoją przygodę z fortepianem rozpoczął w wieku 7 lat. Obecnie jest uczniem 4 klasy drugiego stopnia Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych imienia Ludomira Różyckiego w Kielcach. Mimo młodego wieku pianista osiągnął już wiele. Za osiągnięcia artystyczne w roku szkolnym 2017-2018 otrzymał stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jest także stypendystą Stowarzyszenia Świętokrzyski Fundusz Lokalny oraz Best Western Grand Hotel w Kielcach. Skąd pasja do gry na fortepianie i czym jest dla młodego Eryka Parchańskiego Forum Pianistyczne? Pasja do gry na fortepianie wzięła się, no, na pewno największy czynnik to był w rodzinie, bo wszyscy moi trzej starsi bracia są muzykami. Moja mama zaczęła studia na fortepianie. No i tak, no, siłą rzeczy chciałem zawsze zabrać mnie do szkoły muzycznej. No, te początkowe lata były takie ciężkie, ale już w gimnazjum, to były jeszcze 3 lata gimnazjum, zdecydowałem, że ostatecznie chcę zostać i grać i jak najlepiej umiem. Dobrze bardzo wspominam to forum i też bardzo miłych i cudownych ludzi tam poznałem i z profesorami miałem też super jakby warsztaty na bardzo wysokim poziomie, więc bardzo dobrze wspominam te forum. Thank you.
kolejny artysta Pałacu Sannickiego to Krystian Sekowski, młody pianista i chórmistrz pochodzenia polsko-kanadyjskiego. Ukończył studia licencjackie na Uniwersytecie w Kanadzie w klasie fortepianu solowego. Ma za sobą także wiele konkursów mistrzowskich, odbytych we Włoszech i Austrii. W 2017 roku uczestniczył w sympozjum muzyki sakralnej w Los Angeles, gdzie jako chórmistrz i dyrygent uczył się od najlepszych. Obecnie kontynuuje studia na poziomie magisterskim w zakresie fortepianu solowego w Akademii imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Jestem Polakiem, rodzice Polacy, a ja jak byłem w Kanadzie i grałem na pianinie, to na fortepianie, to czułem się Polakiem, jak grałem Chopina, muzykę Chopina, widziałem te krajobrazy i tak dalej, te drzewa i mogłem się czuć Polakiem nawet tak daleko od Polski, poza granicami. I właśnie od Chopina do każdy innego, ale właśnie to Chopin mnie zachęci do muzyki. Co roku na festiwal, na forum pianistyczny zbierają się najlepsi profesorowie z całego świata, pianiści, którzy wygrali, laureci konkursu Chopinowskiego. I właśnie mamy też szansę spotkać się z nimi, pianistami w naszym wieku, w innych nie tylko z Polski, ale z całego świata zbierają się. Tam są nawet zajęcia, nie tylko na fortepian, ale z dyrygentury na przykład. Są wykłady, gdzie profesorowie, wykładowcy uczą nas o historii, o formę utworów czy analizy, nie wiem, na przykład fugi Bacha. Niezwykłym, utalentowanym młodym artystą przybyłym do Sannickiego Pałacu był Krzysztof Radomski z Poznania, laureat drugiego konkursu pianistycznego pod tytułem Dźwięki Mazowsza. Festiwal odbył się jesienią ubiegłego roku w Sannikach. Przyjechałem z Poznania i występuję tutaj, bo zostałem tutaj laureatem w drugiej grupie. Zdobyłem pierwsze miejsce na konkursie. Krzysiu, prosimy Cię. I przedstawiamy publiczności. Byli goście z uwagą i skupieniem wysłuchali recitalu wszystkich pianistów. Pogoda również dopisała, a to był dopiero pierwszy koncert z cyklu koncertów plenerowych w wakacje na miarę Chopina. Więcej informacji o zbliżających się wydarzeniach znajdziecie Państwo na stronie internetowej oraz Facebooku Europejskiego Centrum Artystycznego imienia Fryderyka Chopina w Sannikach.